kryształową kulę znalazłby się Kamil Stoch. No tak, ale będzie bardzo ciężko, bo seria próbna to jest seria próbna, a oni się naprawdę wzniosą na wyżyny, bo wiedzą, o co walczą. I tutaj tak jak Stiernen dla mnie jest takim bardziej niepewnym, tak myślę, że Johansson będzie skakał swoje. Nie powinien zawieść norweskich kibiców, których jest tu równie dużo jak Polaków. A to Stefan Hula, o którym wspomniał już Rafał Koty, 236 metrów. Właściwie każdy dzień przynosi tutaj lepszy wynik Stefana i kolejny rekord życiowy. 228, 231 i 236.